Jak wyglądała służba wojskowa Jerzego Popiełuszki? Czego on doświadczył? Co go spotkało? Jaki był dla kolegów? W jaki sposób dojrzewał w cnocie męstwa? O tych i o innych sprawach dotyczących służby wojskowej alumna Jerzego Popiełuszki opowie nam jeden z najbliższych kolegów księdza Jerzego Popiełuszki z czasów jego służby, ksiądz porucznik Andrzej Szulc. Prosimy bardzo. Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej w Bartoszycach. Seminarium poznańskiego zostało powołanych do wojska 8 kleryków, 5 z drugiego roku, 3 z trzeciego. Do Bartoszyc przybyliśmy 25 października 1966 roku i po spotkaniu się z babcią Konstancją z Kuriat w Czerwonym Kościele blisko dworca zaprowadziła nas do swojego domu, pokazała i zaprosiła na spotkania, gdy będziemy mieli przepustki. Około południa wskazała drogę do koszar. W koszarach przyjęcie rekruta, wykonywanie wszystkich poleceń na komendę, rozdzielenie poznaniaków po kompanii plutonie. I w mundurach wojskowych zostaliśmy żołnierzami. Mnie przydzielono do drugiej kompanii trzeciego pułku, trzeciego plutonu i trzeciej drużyny. Zaprowadzono do izby żołnierskiej. Było już tam kilku żołnierzy. Wszedłem, pochwaliłem Pana Boga, przedstawiłem się, przywitałem. Alek spojrzał na stojących obok niego kolegów i zapytał, czy w Poznaniu jest seminarium? Zaskoczyły mnie te słowa, takie pytanie i mu powiedziałem, ty Warszawiak, a gdzie się w kwietniu rozpoczęły uroczystości milenium chrztu Polski? Wszyscy parsknęli wtedy śmiechem i powiedzieli, nasz człowiek. W naszym batalionie służyli żołnierze nieklerycy, kapusie, przeszkoleni w Warszawie po dwóch w każdej drużynie, aby nas obserwować i donosić przełożonym, co robimy, o czym rozmawiamy. I tak się rozpoczęła moja służba i przyjaźń z Alkiem Popiełuszko w jednostce wojskowe 4413 w batalionie ratownictwa terenowego w Bartoszycach. Z Alkiem miałem wspólną szafkę żołnierską, a łóżka nasze stały obok siebie, dzieliła je szafka. Przedstawię teraz kilka wydarzeń związanych z błogosławionym Alkiem, które pamiętam i których byłem świadkiem. Każdy dzień w wojsku kończyliśmy wspólną głośną modlitwą, klęcząc przy swoim łóżku po umyciu się i przed ogłoszeniem ciszy nocnej. Żołnierze kapusie przeszkadzali w modlitwie, przeklinali, a gdy to nie pomogło, biegli do izby dowódców drużyny albo do dyżurnego, aby zameldować, że klechy znowu głośno się modlą. Dowódca drużyny zarządził zbiórkę na korytarzu, krzyczał, że tu nie seminarium, w wojsku nie chce się spać, zarządził musztrę, pompki, przysiady, aż wypędził do sali.
W każdej wolnej chwili w izbie żołnierskiej albo na zajęciach zbieraliśmy się na wspólną modlitwę różańcową, w niedzielę na czytanie mszy świętej z mszalika, fragmentu Pisma Świętego, modlitw nabożeństw. Wspólną modlitwą, wspólna modlitwa dodawała nam sił duchowych i budowała naszą jedność. Poprzez wspólną modlitwę uczestniczyliśmy w wydarzeniach życia Kościoła w Polsce. Były to czasy milenium Chrztu Polski. Przed koronacją Matki Bożej w Dzierżwałdzie odprawialiśmy nowennę z godzinnym, nocnym czuwaniem, każdy na łóżku. Byliśmy młodymi chłopakami, z Alkiem stworzyliśmy grupę przyjaciół, w której wspólnie modliliśmy się, mieliśmy wspólny cel, kapłaństwo. Byliśmy za to szykanowani, ośmieszani, prześladowani dodatkowymi zajęciami, ćwiczeniami, musztrą, nocnymi alarmami w pełnym rynsztunku. Nie otrzymywaliśmy przepustek na miasto. W ten sposób dzielono nas na tych lepszych żołnierzy i tych gorszych, tych nagradzanych i tych karanych. Chciano nas skłócić ze sobą, rozbić naszą wspólnotę klerycką, naszą przyjaźń, ale to się dowódcom nie udało. To umacniało jeszcze bardziej naszą wspólnotę i przyjaźń, która pokonała śmierć i trwa do dziś. Było to jeszcze przed przysięgą wojskową. Przyszedł do naszej kompanii naczelnik miasta Bartoszyc i przedstawił nam historię miasta, które w 70% zostało zniszczone podczas działań II wojny światowej. Na koniec zapytał, czy jest tu szeregowiec Alfons Popiełuszko. Alek wstał i zameldował. Po kolacji w mundurze wyjściowym z dowódcą drużyny poszedł do domu naczelnika miasta. Poczęstunek zakropiony alkoholem spowodował, że przy stole zasnął dowódca drużyny. Została przy nim małżonka, a naczelnik z Alkiem przeszedł na rozmowę do innego pokoju. Po rozmowie wrócili, obudzili dowódcę drużyny i naczelnik odprowadził obu do koszar. Alek nam, klerykom, powiedział, co nas czeka w mieście na przepustkach. Batalion klerycki jest oznakowany nowymi pasami wojskowymi. Będą zaczepiały nas dziewczyny z EDMS-u, zapraszały na rozmowy do restauracji, częstowały alkoholem, aby odciągnąć nas od kapłaństwa. Natomiast zbierały też i różne informacje po to, żeby po powrocie do seminarium mogli być szantażowani i pociągani do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Przekazał informację, że jeżeli chcemy zostać kapłanami, to musimy się pilnować. Mieliśmy dwa miejsca spędzania przepustek. W Salce na probostwie i w domu babci Konstancji z Kuriat. Myśmy chodzili do domu babci, to był nasz drugi dom. Jak była okazja, uciekaliśmy na Lewiznę do babci, a w niedzielę z kina w czasie filmu uciekaliśmy do kościoła na mszę świętą.
Klerycy z warszawskiego seminarium otrzymali od księdza prymasa różańce w kształcie obrączek na palec. Myśmy mieli tradycyjne różańce w kieszeni. Podczas wieczornego apelu dowódca naszego plutonu zauważył u Alka na palcu taki różaniec. Kazał mu zdjąć tę obrączkę, a ponieważ odmówił wykonania rozkazu, ukarał go z okiem. Taką samą karę otrzymał Alege, gdy wybiegając na apel wieczorny spod munduru na bluzę wysunął mu się medalik. Dowódca plutony wydał rozkaz, aby go zdjąć, a ponieważ nie zdjął, otrzymał zok. Byliśmy inwigilowani przez dowódców i przez żołnierzy kapusiów podczas marszu plutonu na poligon. Dowódca plutonu brał na rozmowę żołnierza i idąc za plutonem pytał, gdzie mieszka, gdzie rodzice pracują, o rodzeństwo, o sytuację w domu, pytał o seminarium, profesorów i tak dalej. Listy wysyłane do domu czy przysyłane z domu były otwierane i czytane. W czasie zajęć politycznych, siedząc za plecami mojego dowódcy plutonu, widziałem, jak wyciąga z kieszeni otwarty list pisany przez mojego ojca i czyta. Po zajęciach podszedłem do niego i zameldowałem, aby oddał mi list mojego ojca. Pokazałem mu nawet, w której kieszeni go trzyma. Otrzymałem karę z oku, a list dostarczono po 3 tygodniach. Było to jesienią. Dowódca plutonu rozkazał dowódcy naszej drużyny zameldować do raportu Alka zaraz po kolacji w pokoju oficerskim. Alek w pełnym rynsztunku wszedł za dowódcą do pokoju. Minęło pół godziny, Alek z pokoju nie wychodzi i nie przychodzi na salę. To nas zaniepokoiło. Zebraliśmy się razem i zaczęliśmy odmawiać różaniec w jego intencji. Podczas 5 tajemnicy drzwi do sali raptownie się otworzyły i widzimy dowódcę plutonu w drzwiach. Wstaliśmy, trzymając jeszcze w ręku różaniec, a ja stojąc najbliżej miałem złożyć meldunek, ale nie potrafiłem wymówić żadnego słowa. Tak nas ta jego obecność zamurowała. Popatrzył na nas i tylko burknął. Znowu za niego się modlą. Trzasnął drzwiami i poszedł, zostawiając po sobie zapach alkoholu. Alek przyszedł z raportu po ponad 2 godzinach. Blady, ledwie trzymający się na nogach. Zanieśliśmy jego broń do magazynu, pomogli się rozebrać. Była już to pora ciszy nocnej. A następnego dnia opowiedział nam, jak przebiegał ten raport. Wyśmiewał go, szykanował, poniżał, straszył prokuratorem, więzieniem. A potem wydał rozkaz, aby zdjął buty i onuce i stał na baczność w pełnym rynsztunku. Stałem, tak mówi, ponad godzinę, nogi zmarzły, nie mogłem mnie utrzymać, zacząłem się chwiać, a on tylko wydawał komendę, baczność. Wielki Piątek klerycy z 3. plutonu odmówili pobrania potraw mięsnych i oddania bonu żywnościowego do okienka w kuchni.
Nie skutkowały rozkazy dowódcy plutonu, straszono sądem, więzieniem. Zakończyło się to godzinną musztrą, potem sprzątaniem izby żołnierskiej i nocnym alarmem. 17 października 1968 roku służba wojskowa dobiegła końca. Ostatni apel pożegnalny i wyjazd z Koszar na dworzec. Nasza grupa z Alkiem udała się do Gierszwałdu, do Matki Bożej ukoronowanej papieskimi koronami podczas naszej służby, aby podziękować za opiekę nad nami. Następnego dnia rozjechaliśmy się do naszych domów. Po tygodniu spotkaliśmy się w Częstochowie na Jasnej Górze z księdzem prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, by wspólnie podziękować Bogu i naszej Matce Królowej Polski za szczęśliwy przebieg służby wojskowej, za powrót do seminarium. Byłem również na mszy świętej prymicyjnej Alka w Suchowoli i w jego okopach, rodzinnym domu. 18 czerwca 1972 roku po prymicjach zabrał mnie do Warszawy i przez cały tydzień pokazywał mi stolicę. Wybór papieża Polaka, pielgrzymka do ojczyzny i zesłanie Ducha Świętego zaowocowały odnowieniem oblicza ziemi, tej polskiej ziemi. Powstała Solidarność, zaangażował się Alek w duszpasterstwo ludzi pracy i msze święte za ojczyznę. Śledziłem tylko przez Radio Wolna Europa te msze święte, jego kazania. Wspierałem go modlitwą. A potem był pogrzeb, ogromna manifestacja niezliczonej rzeszy ludzi, którzy powtarzali przebaczamy, którzy modlili się o pokój w ojczyźnie. To wstrząsnęło, ten pogrzeb wstrząsnął całą Polską, odbił się też echem w świecie. Z okazji 25. rocznicy zakończenia służby wojskowej w 1993 roku ksiądz proboszcz Adolf Sedlak z Bartoszyc zaprosił cały nasz batalion klerycki na zjazd. Po mszy świętej odsłonięto w kościele tablicę pamiątkową księdza Jerzego Popiełuszki. Na sali odbyło się spotkanie, każdy przedstawiał swoją drogę kapłańską. Następnego dnia po mszy świętej odwiedziliśmy Koszary, a podczas obiadu podjęliśmy decyzję, że co roku będziemy się spotykać w Warszawie w trzeci poniedziałek października o godzinie 12 w kościele świętego Stanisława Kostki, by odprawić mszę świętą i modlić się przy grobie Alka. W tym roku to było już 30. spotkanie. W wojsku, w tamtych trudnych czasach, na co dzień, uczyliśmy się, jak żyć słowami świętego Pawła z listu do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przede wszystkim angażowaliśmy się w czynienie jak najwięcej dobra, pomagania sobie wzajemnie, dobra wokół siebie, a także nie godziliśmy się na zło. Stawaliśmy mężnie w obronie wiary
i w obronie obecności Boga w naszym życiu, osobistym życiu, ale przede wszystkim w życiu tej społeczności, którą tworzyliśmy, wojskowej społeczności, obecności Boga, aby się nie dać zastraszyć. Bo chcieliśmy przecież wrócić do seminarium, chcieliśmy zostać kapłanami. Ostatnia modlitwa tu na ziemi księdza Jerzego Popiełuszki, którą wypowiedział w Bydgoszczy 19 października 1984 roku podczas spotkania duszpasterstwa ludzi pracy. Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Tego nauczyliśmy się, służąc w wojsku w Bartoszycach. Zło dobrem zwyciężaj i wolność od lęku, odwetu i zemsty. To droga kapłańskiego życia i posługiwania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Alka, w ojczyźnie. To jego testament, który nam wszystkim zostawił. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, Alku, wspieraj nas, ratuj ojczyznę Polskę.